Polacy z nadzieją patrzą na plany rządu dotyczące stopniowego odmrażania gospodarki, co ma przebiegać w 4 fazach. Zaledwie kilka dni temu zdecydowano o zniesieniu jednego z zakazów, a mieszkańcy w końcu mogli choć w niewielkim stopniu odetchnąć z ulgą. Radość i swoboda jednak nie trwały długo, bowiem właśnie pojawiły się informacje o wznowieniu zakazu. Polacy mogą nie być zadowoleni. Nikt nie spodziewał się, że wznowienie zakazu nastąpi tak szybko, a doprowadzą do tego makabryczne zdarzenia. Niestety, zdaniem ekspertów, tylko ponowne wprowadzenie zakazu może zminimalizować ryzyko, jakie ciąży na Polsce. Sytuacja z każdym dniem wygląda coraz gorzej. Nie tego oczekiwano. Polacy krótko cieszyli się swobodą. Wraca cofnięty zakaz w pierwszej połowie kwietnia. Rząd podjął decyzję o ponownym otwarciu parków oraz lasów, co pozwoliło społeczeństwu odetchnąć z ulgą. Na dworze znów może było zobaczyć rowerzystów oraz spacerowiczów, korzystających z ciepłych wiosennych dni. Niestety, nie trwało to długo. Synoptycy z wielkim bólem mówią o pogłębiającej się z każdym dniem suszy. Brak deszczu już doprowadził do wielu pożarów w lasach i na łąkach. Co gorsza, ogień strawił również Biebrzański Park Narodowy. Taki obrót wydarzeń zmotywował Nadleśnictwo Świeradów do podjęcia natychmiastowej decyzji o zakazie wejścia do lasu. Zakaz wstępu do lasu na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las do 30 kwietnia 2020. Od poniedziałku jesteśmy monotematyczni, pożar, pożar, pożar. Z tego powodu ten tydzień kończymy zakazem wstępu do lasu, jak na razie na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las, informuje na Facebooku Nadleśnictwo Świeradów. Zakaz dotyczy leśnictw, Platerówka, Przylesie, Lubań. Dzisiaj grzeje, 2. Decyzją nadleśniczego w związku z wystąpieniem zagrożenia pożarowego 3. Stopnia oraz uszkodzeniem drzewostanów na skutek powstałego pożaru w dniu 21 kwietnia 2020 roku na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las wprowadzamy okresowy zakaz wstępu do lasu w leśnictwach, Platerówka, Przylesie, Lubań do dnia 30 kwietnia 2020 roku, dodano. Źródło: Facebook.